Uwielbiasz ser z rusztu? Oto praktyczne rady, jak go przyrządzać, aby nie palił się i nie brudził rusztu. Sama feta może być zbyt słona. Jeśli chcesz ją grillować, dodaj do niej zioła lub plastry pomidorów i cebulki. Ser wraz z dodatkami dokładnie zawiń folię aluminiową i ułóż na rozgrzanym ruszcie. Po około 5 do 7 minutach pieczenia z każdej strony można zacząć ucztę. Oscypek jako jeden z niewielu serów można piec bezpośrednio na ruszcie, gdyż jego powierzchnia jest bardzo zwarta, dzięki parzeniu i wędzeniu. Najlepiej jest grillować małe oscypki, duże trzeba pokroić w grube plastry, ale wówczas dobrze jest użyć tacki albo folii aluminiowej. Drugim idealnym bohaterem serowego grillowania jest halloumi. Cała tajemnica tkwi w jego uprzednim sparzeniu, dzięki czemu to, co miało się rozpuścić, już się rozpuściło i zestaliło. Trzecim najlepszym wyborem są sery typu camembert pokryte pleśniową skórką. Takie sery można grillować bezpośrednio nad ogniem. Nie kładźmy bezpośrednio na grill cheddara, goudy czy emmentalera, bo zrobią nam się węgielki oblepione sosem serowym. Ser najlepiej jest pokroić w średnio grube plasterki, owinąć folią aluminiową lub grillować na specjalnych aluminiowych tackach. Następnie poczekać, aż się zarumieni i zrobi się na nim twardawa i chrupiąca skorupka. Najlepsze dodatki do grillowanych serów to żurawina i cebula. Przed wielkim grillowaniem zakup więc żem żurawinowy lub żem cebulowy. Ten drugi to tradycyjny toskański przysmak, który rewelacyjnie komponuje się z naszym oscypkiem i innymi gatunkami sera z grilla.